taki pan Sławek Mencen, człowiek sukcesu, przedsiębiorca w branży na przykład piwowarskiej, zazdroszczę, który wypowie ogólnik i ludzie to akceptują. Jaki on mądry. Tak, żeby państwo chroniło uczciwych, a nie chcących żyć na czyjś koszt oszustów. Ale mądre, panie Sławku, ale mądre. To są mądrości niczym u pana Potockiego. To są mądrości niczym pana Kononowicza, panie Mencen. Pan Kononowicz też takie mądrości wygłasza. Bo trzeba wszystko zrobić, żeby było dobrze. Panie Mencen, spieprzyliście wybory. Pozwoliliście PiS-owi urosnąć w 2019 do rozmiarów monstrualnych i 20 jako też prezydentowi. I dziś dlatego przez wasze zaniedbania lub celowe złe działanie, dziś dlatego tak po nas jedzie rząd Mateusza Morawieckiego. I wy dziś śmiecie po raz kolejny dawać jakąś nową nadzieję? To są żarty.